Cześć, witam Cię bardzo, bardzo, bardzo cieplutko z Australii, Sunshine Coast, na wschodnim wybrzeżu. Jest 2 marca, ja nazywam się Maria Krieger. Mieszkam tutaj już od 11 lat i dzisiaj chciałam Ci pokazać kolonię nietoperzy. No niestety nie ma spokoju, dlatego że mieliśmy powodzie, bardzo wielkie powodzie, całe Brisbane centrum zalało. No i teraz po tych powodziach, już jest trzeci dzień po tych powodziach, a wszyscy na siłę koszą trawę, także nie ma spokoju. Ale to nic, chyba mnie słyszysz. Teraz wezmę Cię na spacer do takiego malutkiego parku. Te parki są bardzo popularne. I to jest 1 minutka od mojego domu. Także chciałam Ci dzisiaj pokazać kolonii nietoperzy. Już powinieneś je troszeczkę słyszeć. Ta kolonia to będzie się składała może nawet z 1000 nietoperzy, jak nie więcej. One są tutaj wszędzie. Tutaj idziemy troszeczkę bliżej. Więcej przybliżyć się nie da. Ale one są na każdym drzewie. Te nietoperze, ta kolonia nietoperzy jest utrapieniem dla sąsiadów. No, ja mieszkam troszeczkę dalej, tak minutkę, tak, że tylko słyszę je. Ale one potrafią być nieznośne. No więc jest godzina 3 z kawałkiem po południu. Ty sobie smacznie śpisz. Ale w nocy zaczną działać. O! Muszę chyba się troszeczkę przesunąć, żeby mi nic nie spadło na głowę. Wybacz mi, że tak pęsą mi się ręce, ale zdaje mi się, że komary zaczynają urzędować tutaj. Także one są wszędzie.
Czekaj, jeszcze może podejdę tam. No już lepiej się nie da. Tak, i teraz Ci pokażę ten malutki parczek. Sorry, ale komary zaczynają swoją aktywność. Tutaj przychodzę na spacer. Tak często, jak się tylko da. Tu już są domy. No i tam jest droga do mojego domu. Okay. Szum niesamowity. Ale to tyle Ci chciałam Ci pokazać. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Z Australii. No to słowo Australia zmieniło troszeczkę swoje znaczenie, jak wiesz. Ale jak na razie dajemy radę. Wszystkiego najlepszego życzę i pozdrawiam serdecznie i cieplutko. Bye.